W miniony weekend w Tarnobrzegu odbył się 17. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej Śpiewograniec. Festiwal powstał w 1989 roku. Grupa młodych instruktorów harcerskich działających na terenie chówca ZHP w Tarnobrzegu postanowiła zrobić fajną, dużą imprezę dla harcerzy z terenu całego kraju. W 1989 pierwszy festiwal i później sukcesywnie z paroma latami przerwy w Tarnobrzegu spotykała się brać z całej Polski. Po to, żeby wspaniale się bawić, wymienić doświadczenia i nauczyć się czegoś nowego. Festiwal od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród harcerzy. W tym roku do Tarnobrzega przyjechało 25 zespołów z różnych stron Polski. Tworzymy tak jakby amatorski zespół, prawda, na razie instrumentalno-wokalny, aczkolwiek będziemy się rozwijać w późniejszych, prawda, czasach. Na Śpiewogręcy jesteśmy pierwszy raz, tutaj druhna Paulina jest właśnie drugi raz i po prostu cieszymy się bardzo, że możemy się doskonale bawić, prawda, z publicznością, z widownią i w ogóle jest taka harcerska atmosfera. W sobotę w godzinach dopołudniowych w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania. Spośród 25 zespołów jury dopuściło 9 drużyn do występu podczas koncertu galowego. Poziom mniej więcej był tak jak co roku, czyli gdzieś tak mógłbym go sklasyfikować, gdzieś po środku. Nie za wysoki, ale też nie za niski. Aczkolwiek też no, nie należy wymagać od drużyn harcerskich poziomu jakiegoś bardzo wysokiego, czysto jakiegoś takiego zawodowego, bo wiadomo, że to są amatorzy, którzy robią to z przyjemności, śpiewają głównie przy ognisku harcerskim, na różnego rodzaju harcerskich festiwalach. Brakuje im na pewno pewnego przygotowania warsztatowego. I to uwzględniając to wszystko, to uważam, że poziom był i tak bardzo fajny i wysoki. W tym roku jury nie przyznało nagrody Grand Prix. Przyjęliśmy zasadę taką, że Grand Prix powinna dostać zespół, który no, troszeczkę się wybija ponad te zespoły pozostałe. No tutaj była sytuacja tego typu, że powiedzmy było 2-3 zespoły mniej więcej na równym poziomie. W związku z powyższym żaden zespół nie wybijał się jakoś tam specjalnie. No i doszliśmy do wniosku, że idealnym rozwiązaniem będzie mimo wszystko nie przyznać nagrody Grand Prix, a wziąć to, sklasyfikować pierwszym, drugim miejscem w poszczególnych kategoriach. W kategorii samodzielny akompaniament pierwsze miejsce zajęła drużyna JAMW z Kołaczyc. W kategorii podkład muzyczny pierwsze miejsce przyznano drużynie Lejket z Nowin. Nagrody w kategorii dodatkowa tematyka góry powędrowała do zespołu HGA Północ. Internauci dzięki transmisji na żywo w internecie przygotowanej przez Miejską Telewizję Tarnobrzeg oraz Euroszkołę BIS mieli okazję sami wybrać najlepszy zespół. Nagrodę przyznaną przez internautów otrzymała grupa Travers. Podczas gali finałowej zwycięskie zespoły jeszcze raz zaprezentowały swój repertuar. Na scenie jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół Małżeństwo z Rozsądku.